Radio Koncita i troszeczkę muzyki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie ksiądz Wojciech Wierzbicki. Drodzy słuchacze Radia Maryja, kontynuujemy słuchanie opery Madama Butterfly Giacomo Pucciniego. Dzisiaj wysłuchamy ostatnią część opery. Przypominam, że słuchamy nagrania, w którym główne partie solowe śpiewają Mirella Freni jako tytułowa postać, Teresa Berganza jako Suzuki, Jose Carreras jako Pinkerton, Juan Pons jako konsul Sharpless. Kiedy żona Pinkertona, Kate, wyszła po rozmowie z Suzuki, słychać w oddali głos Butterfly. Suzuki, Suzuki, gdzie jesteś? Suzuki! Jestem tutaj, modliłam się, przebierałam się. Nie, nie, schodź, nie. Na zebraniach u świadków Jehowy, Butterfly wbiega, szukając Pinkertona. Tak. Jest tu, jest tu. Gdzie się schował? Jest tu. O, to konsul. Gdzie on jest? Dokąd poszedł? Głos operowy na zebraniu teokratycznym u świadków Jehowy. I żona Kate w ogrodzie i rzekła do Sharplessa. Świadkowie Jehowy wiedzą, tamta że kobieta, opera to też... Czego opera, chce ode mnie? Proszę Państwa, polityczna. Nikt nie mówi. Że Pucciniego jak Pucciniego, ale Beethovena albo Wagnera to jeszcze nie. Tym bardziej. Dlatego też, nic. Proszę Państwa, nic tu Wiesiu przybyło. Mogłaby paść martwa w łóżko tym momencie. Będziesz miał, jak sobie to łóżko po zorganizujesz po prostu. Ty, Suzuki. A teraz łóżko jest dla jednej dobra. Osoby. Nie płacz. Dla jednej osoby, że jeśli tej osobie kochasz, to łóżko. Powiedz mi tej tylko osobie tak jednej lub nie, dałam na cicho. Czas, na czas jakiś. Łóżko babie Lidzie, Makrynie Mieczysławskiej. Lecz nie przyjdzie babie tu. Lidzie, ala odpowiedz. Makryna Mieczysławska. Suzuki milczy. To nie przestawiaj na Żmijo, chcę, żebyś odpowiedziała nie mi. Nie ruszaj torby i nodzi, bo tutaj jest cała umowa na prąd i na światło. Ale przybył wczoraj. Na 3 lata, no to właśnie na 3 lata. Tak. A ty mieszasz. Ach, tamta kobieta budzi we mnie trwogę. Umowy. Taką na 3 lata żarówki wywaliłeś. Kartki ona w tej całej sprawie jest niewinna. Dotyczące proszę umowy. Był to twój ostatni raz, bo nie zabrał kontraktu więcej z tobą. Będzie Zelecki, to łóżko wszystko jakoś zorganizujemy. Jezusa Chrystusa też wystawiali według katolików chcą na drzwi, mi że musiał iść z Marią syna. Na dalsze. Podczas Sharpless. Gdy historycy proszę mówią, że rodzina Jezusa wcale nie była taka biedna. Jezus Butterfly. Nawet miał jeszcze drogie, cenne buty, które mu ukradziono, gdy uciekali z matką Józefem niech do Egiptu tak starożytnego. Muszę być jemu także posłuszny. To, co oni tu z tym Kate. Lekiem piersi, czy może lekiem mi pani piersi Boga Butterfly? Rodzicy śpiewają, że w średniowiecznych Butterfly. Kościołach wszystko to pouczytali, to jest nieba. Lipa sosną, nie ma to wszystko jest nieprawda, to jest bajka, jak proszę Jezus nie płaszczu wodę nosił w utworze apokryficznym Wszystkie Święte Zmartwychwstanie. A utwór apokryficzny znaczy nieprawdziwy. I po co Kate. Ci ta bajka? Czy odda mi przecież swoje dziecko? Żydzi też, którzy poznali Jezusa Chrystusa, Żydzi też potem z powrotem wrócili do żywiołów rodziny. I baśni żydowskich swoich. Po co im Jezus Chrystus? Po co im Bóg? Po co im zamiary Boże, zamierzenie Boże? Suzuki podbiegła, aby jej pomóc. Z zamierzeniem Bożym, zgodnie z tym zamierzeniem Bożym. Po co to komu na to? Za dużo światła jest na zewnątrz, za dużo wiosny. Zamknij drzwi. A gdzie jest dziecko? Bawi się, zawołać je? Zostaw, niech się bawi. Idź, towarzysz mu. Zostanę z tobą. Idź, rozkazuję ci. Makryna Mieczysławska, Makryna Mieczysławska.